Cześć, tu Tarenia TV. Dziś witamy Was z Polany Jakuszyckiej, a dokładnie z lasu na Polanie Jakuszyckiej. Chodzimy sobie tu, spacerujemy z Terenią. Śnieg. Jest śnieg, jest bardzo dużo śniegu, potężnie. Niezbyt łatwo się chodzi po takim śniegu z takim obciążeniem jak Terenia. Terenia 25 kg, coś koło tego już waży. Stopy mi się zapadają, dlatego za bardzo się zapuścić nie mogę. Ale jest to przepiękne miejsce i podejrzewam, że jeszcze bardzo długo tutaj się zima utrzyma. Polana Jakuszycka charakteryzuje się specjalnym klimatem. Zresztą podobnie jak Szklarska Poręba. Jeśli gdziekolwiek w Polsce jest 15 stopni, w Szklarskiej Porębie będzie z 7, a na Polanie nawet i z minus 2 i 3. No i dlatego właśnie są tutaj takie, a nie inne warunki. Zima trwa o wiele dłużej. Co jeszcze? Jest to świetne miejsce dla narciarzy biegowych, dla biatlonistów. Jest świetne miejsce do jazdy na sankach. Po prostu dużo świetnych małych górek. Także no po prostu tylko nic, jak ktoś ma możliwość, to przyjechać i się cieszyć tutejszym klimatem. No my jesteśmy tu z racji turnusu rehabilitacyjnego, więc jak możemy, to korzystamy z takiego dotlenienia. Dzisiaj Tereska miała na przykład bardzo ciężki trening. No a teraz nabiera siły, bo zjadła i zupę. I co, Tereska? Nabieramy powietrza, tak? No kolejnym atutem Polany Jakuszyckiej, niekoniecznie zimą, ale od wiosny do pewnie późnej jesieni, jest single track, który wiedzie stąd aż do Szklarskiej Poręby. Też miałem okazję i przyjemność tutaj nim pojeździć przy okazjach poprzednich turnusów rehabilitacyjnych Tereski. No teraz właśnie zmierzamy tym single trackiem. No ja pamiętam, jak właśnie wjeżdżałem rowerem w te rejony na single tracku, to tak z Antkiem, to zawsze, słuchaj, zawsze spotkaliśmy jakieś dzikie zwierzę. Sarny, jelonki, zające, jakieś ciekawe ptaki, dzięcioły. Tutaj w tym rejonie. Ja pamiętam. No wiesz co, teraz jest zima, więc pewnie co niektóre sobie gdzieś tam śpią w jakichś swoich norkach. Co niektóre pouciekały, bo większość z nich jednak bardziej funkcjonuje w nocy niż w dzień. Ale podejrzewam, że jest tutaj szansa trafić na dzikie zwierzę, żeby się mu przyjrzeć w jego naturalnym środowisku. Patrz, czy dobrze idę po śladach. Tereska, dobrze idę? Zaraz dojdziemy do trasy narciarskiej, bardzo malowniczej, pięknie też zadbanej i przygotowanej dla narciarzy biegowych. Jesteśmy na trasie narciarskiej, idziemy środkiem, żeby nie poniszczyć toru jazdy, ani też nie przeszkadzać, w razie jakby ktoś zjeżdżał. Się na bok. Pani narciarka. Ktoś tu mi zaraz na plecach zaśnie. Nie, nie.
o tak szeroko ziewasz, że boję się, że mi czapkę zaraz zjesz. Ściągniemy czapkę, czapkę, pewnie się. No właśnie, to lepiej nie. To lepiej nie.